którą okrągłą rocznicę powstania obchodził Gdańsk w 1997 roku? Tysięczną. Czy w Gdańsku jest starówka? Nie. Pomnik którego boga znajduje się przy ulicy Długiej w Gdańsku? Nie wiem. Czyje imię nosi stadion w Gdańsku? Zbigniewa Podleckiego. Jak nazywa się żużlowiec Wybrzeża, który w 1993 roku wystąpił w 46 biegach i zakończył rok ze średnią biegową 3.00? Marvin Cox. Który żużlowiec zdobył najwięcej punktów w historii Wybrzeża? Mirosław Berliński. Wymień trzy nazwiska żużlowców Wybrzeża, którzy zdobywali indywidualne Mistrzostwo Świata. Rickardson, Golob i... Nie wiem, nie pamiętam. Sekcja żużlowa Wybrzeża Gdańsk nigdy nie zdobyła złotego medalu drużynowych Mistrzostw Polski. Jakie inne sekcje innych dyscyplin Wybrzeża zdobywały Mistrzostw Polski? Nie wiem. Ile punktów zdobyłeś łącznie w Grand Prix? 3. W 2014 roku wygrałeś brązowy kask. Kto znalazł się obok ciebie na podium? Krystian Pieszczek i Kacper Woryna.